Dlaczego się chowamy? Skąd to pytanie w poniedziałkowy poranek? W pierwszym z dzisiejszych tekstów czytamy: skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Te słowa znajdujemy w pierwszej księdze Mojżeszowej w 3:8. Zatem dlaczego człowiek się chowa? Dlaczego się ukrywa? Małe dzieci chowają się, bo chcą być odnalezione. Wiem to dobrze na przykładzie własnego syna, który gdy się go szuka, albo wybiega z uśmiechem, albo też się cieszy, gdy ktoś odkryje jego kryjówkę. Dlaczego chowa się dorosły człowiek? Wydawać by się mogło, że dlatego, iż nie chce być odnaleziony, że chce się odseparować, uciec. Ze strachu? O tym też mówi drugi z dzisiejszych fragmentów z 8 listu świętego Pawła do Rzymian. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Apostoł wskazuje, że w Chrystusie jesteśmy nowymi stworzeniami, że w Chrystusie mamy nowe życie. Ale czy to znaczy, że się nie boimy? Czy to znaczy, że nie odczuwamy lęku, że nie uciekamy czasami od tego, co nas przytłacza, że nie chowamy się jak Adam? Ale wróćmy jeszcze do tej historii w ogrodzie Eden. Bóg przyszedł do ogrodu. Bóg szukał Adama. Wołał go po imieniu: Adamie, gdzie jesteś? A Adam to po hebrajsku człowiek. Czyli człowieku, każdy z nas, gdzie jesteś? Czy Bóg przyszedł do Adama, żeby go karać? Bóg przyszedł do Adama po to, żeby Adam mógł mu wyjaśnić swoją sytuację, żeby mógł zrzucić z siebie to wszystko, co go obciąża. Musiał oczywiście ponieść konsekwencje, ale przecież nie takie, jak powinny być. Wczoraj przeżywaliśmy niedzielę dobrego pasterza. Jezus Chrystus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedł, aby nas odnaleźć, aby nas wyciągnąć z tego miejsca, w którym się schowaliśmy, do którego uciekliśmy, żeby wziąć nas w swoje ramiona i przeprowadzić przez to wszystko, przez co w naszym życiu musimy przejść. Życzę nam wszystkim u progu tego kolejnego dnia, żebyśmy dawali się odnaleźć dobremu pasterzowi, żebyśmy bez strachu mogli wołać do Ojca: Abba, Ojcze, żebyśmy mogli w pełni zaufania powierzyć się naszemu Panu, dać Mu się przytulić, dać Mu się nieść na Jego dobrych, pasterskich ramionach przez to wszystko, co nas czeka w tym dniu i w każdym kolejnym. W naszej książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy jeszcze taką modlitwę: wstyd, poczucie winy, wewnętrzna walka, pogrążanie się w kłamstwie i życie w obłudzie. Gdzie jestem, Panie? Ty wiesz. Powtarzam więc wciąż na nowo: nie wziąłem ducha niewoli, by ulegać. Bóg wie, gdzie jesteśmy. To byśmy sami wiedzieli, gdzie jesteśmy, a jesteśmy w kochających ramionach dobrego pasterza. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś blisko, że Ty szukasz tych, którzy się chowają, tych, którzy uciekają, że Ty pomagasz przechodzić przez to wszystko, co nas czeka, że Ty pomagasz przechodzić przez to wszystko, przez co przejść musimy. Trzymaj nas mocno w swoich ramionach, bądź z nami i prowadź nas. Tobie niech będzie cześć, chwała i uwielbienie w Duchu Świętym. Amen. Dobrego, spokojnego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem i niech was prowadzi nasz dobry pasterz.